Siemanko. Mamy sobotę poranek. Za oknem biało. Tak biało, bo biało. Trochę przyprószyło, ale na więcej nie ma chyba co liczyć. A z chęcią bym się przejechał po takim puszku delikatnym, jak nie stopnieje zaraz. Chociaż z taką oponą to pewnie i tak się będzie kleić. No, będę sobie teraz składał sprzęgło u siebie. Szwagier mi tu, widzę, zamoczył. Dwa dni sobie leżało w oleju. Przy okazji świeży olej naleję. Ten zresztą jest świeży, do tego wlejemy. Także tarczki tylko założę, skręcę i przejadę się zobaczyć, jak to działa. Przyszła jeszcze uszczeleczka do Enduro Opa na tą pokrywę. Ten pukarter, czy jak to się nazywa. Ta już była porwana, trochę na silikon wklejana, także musiałem kosz wyciągać, żeby troszkę go poprawić. No a jeśli chodzi o górę silnika, to po prostu czekamy sobie na, w zasadzie na nowy tłoczek już, bo jest wymiarowana selekcja. B teraz spadnie, zawory są jeszcze oryginalne, nie zmieniamy ich, płytki są grube, tylko tam będzie poprawa, chyba 500. Także ładnie, ładnie. Ale to nie wiem, to zobaczę, czy mi się uda dzisiaj zrobić, bo tak jak mówię, jest poranek. Przed chwilą z nocki wróciłem. Teraz jeszcze grzebać w garażu, ale no, muszę to ogarnąć, bo mam tylko sobotę, niestety, a później znowu wyjeżdżam. Także mało czasu, działamy. A tu jeszcze widzę, szwagier coś z wydeszkiem podziałał, jak mnie nie było. Już sobie coś tu przyszykowuję. O, jakaś obejma ładna już, proszę, proszę. No, więc co, zakładam tarczę. Trochę się będę musiał pobrudzić w tym olejku. Przekładki idą stare. Czyli pierw idzie tarcza ta gruba. Kurwa, będzie ciekło wszystko. Musiałem to inaczej zrobić jakoś. Nic, trochę się trzeba pobrudzić. Czyli pierw 2, 4, 6, 7, 8? Może i ta. Pierw idzie gruba tarcza. Później przekładeczka. Aha, i tą ostrą stroną damy do wewnątrz. Teoretycznie lepiej jest, żeby wycisnąć sprzęgło. Ciekawe, jak będzie sprzęgiełko na tym chodzić w zestawie. Kurwa, teraz się ledwo mieszczą. To, to. Na koniec ta mała. O ile dobrze pamiętam. Teraz docisk. I nowe sprężynki. Ciekawe, czy są dłuższe od tych starych. Szkoda, bo śrub nie mam nowych. A te już ktoś kombinował. No, dłuższe są. Zobaczcie starą, a nową. Proszę bardzo. I tu kupę różnicy. Także powinno być lepiej. Teraz będzie chodzić. Tak w ogóle to nie pokazywałem jeszcze tak dokładnie, ale te dwie tarczki mi połamało. Wspominałem już na którymś filmie. Dobrze, że wszystkie części są z układanki. Z tej dwie i z tej ta jedna. Nic się nie zapodziało, ale czemu to tak połamało? Nie mam pojęcia. Spaliło, nie? Ładnie, ładnie.
Oczywiście. No i jest. Na wszystko. Dobrze, że tu jest o-ring, nie uszczelka, bo stając życie by trzeba było za każdym razem zmieniać o-ring. Nie trzeba. Chyba, że będzie cieknął. I to by było 10, nie? No, mógł ręcznie dokręcić, ale jest klucz to. O kurczę, co to jest? 9. No, gitarka. Do skrzyni zalałem tak jak trzeba. Tam na razie jest też ok, ale jeszcze zaciągnie na pewno do silnika. Nie wiem, czy mi starczy, bo ogólnie sobie postawiłem dwie bańki, jeszcze coś tam mi zleci. Ale jak coś to tu. O, może jeszcze troszkę szwagier ma. Z 50 na dolewkę. Coś tam wymyślimy. Kurwa, ciekawe jak odpali teraz po takim postoju dupie. Sanko. Ładnie odpaliła, ładnie. Dobra, czyli co? Ja sobie jeszcze zaraz oleju doleję. Tam jeszcze kapka wejdzie do silnika. Więc tu mamy gotowe. A jeszcze zobaczę sobie tylko tą szczeleczkę. Zanim otworzę. Tu i tu. Nie, tak. Chyba dobra. I ciach po uszczelce. Tu jest taka gumowa. Aha, tak od spodu, a od góry, no w sumie tak. Tu. Tu. I tu. No, proszę bardzo. Ładna uszczeleczka. Elegancko. Dobra. Nie nagrywam więcej. Uszczeleczka pasuje. Założę sobie później tą pokrywę, ten bok skręcę i będziemy czekać. Sprzęgło skręcę, będziemy czekać na górę. Aż tu przyjdzie wszystko. Kończymy ten odcinek. Taka szybka robótka w garażu. Teraz ostatnio dużo takich vlogów. No ale nic nie poradzę. Zima, zimno, czasu nie ma, więc trochę grzebiemy. Jest roboty. Dobra, nic nie przedłużam. To wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.